Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i jesteśmy w kolejnym odcinku przygód Geralta, tym razem w dodatku Serce z Kamieni w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. I tak jak w poprzednim odcinku odczarowaliśmy na pewien sposób księcia, który był ropuchą i straszył, zabijał, mordował, porywał kobiety i innych ludzi w oksenfurtkich kanałach, tak też my byliśmy skierowani na stracenie, ale na całe szczęście albo i nieszczęście pan Ganterodim, tudzież pan Lusterko wyswobodził nas z tego całego więzienia, ale teraz niestety musimy się z nim spotkać, także ja bardzo zapraszam do oglądania. Oj, aż mi się tu mapa włączyła i lecimy na spotkanie z panem Lusterko. No i zaczyna się cała akcja. Już leci ta melodyjka. Wiedziałem, że przyjdziesz. Taka była umowa. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer. Poniekąd. Czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Nie. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Masz nas za łotrów? Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Jeśli chciałeś mi pomóc, mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób. Na przykład dać mi klucz do celi. To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz? Tak. Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach. Zgadza się. Chcę ci opowiedzieć o kimś, kto interesuje nas obu. Zamieniam się w słuch. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everetz. Czyli nasz zleceniodawca na zabicie ropuchy. Skąd wiesz, że go znam? I że czymś mi się naraził. Geralt, daj spokój. Wiedziałem, że pojmą cię ofirczycy, a myślisz, że nie wiem przez kogo? To Olgierd von Everetz świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. A ty to przepraszam, kto? W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Podwójny agent. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem. I mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuję ci prawdziwą przygodę.
Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Złota rybka nam się trafiła. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Zbyt podejrzane. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Ale buduje napięcie. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc, nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Pewnie życie. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. To są wasze sprawy. Nie zamierzam się w to mieszać. Zanim cokolwiek zdecydujesz, wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się, że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie, kawał skurwysyna. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia. Potrzebuję sojusznika. I tu pojawiamy się my. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż, będziemy improwizować. No to będzie bardzo ciekawe. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, 3 prośby. Zastanów się. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. No i co my tu mamy wybrać? Pan Lusterko mi się nie podoba, Olgierd też mi się nie podoba. Najchętniej poszedłbym kompletnie w drugą stronę. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. I to jest tylko polityczna odpowiedź. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu. Mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Nie lubię takich tajemniczych gości.
O, poziom skoczył. Idź do Olgierda. Weźmy sobie od razu zadanka. Przepraszam was, gąski. Gąski, gąski. No dobra. Posiadłość Gary. Na całe szczęście jest znaczek szybkiego transportu, więc właśnie z niego skorzystajmy. Kurczę, no. Tak jak powiedziałem, no. I Olgierd nas wystawił. O, pali się. Olgierd nas wystawił. Pan Lusterko też w magiczny sposób pojawił się tam, gdzie nie powinien. I pomógł nam z ofiarczykami. A to się dobrze nie skończy. Coś mnie łapa świeżo. A ja to się lubię dobrze. Burza psia krew. Ten cały czarny cyzorz to mnie może pocałować. Ktoś tutaj rozkręcił dobrą imprezę. O, kogo ja widzę? Wiedźmin, co się dobrze bije, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? Sherlock. A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Drzwi wywalić, okno wstawić. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stół pysk! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie? Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. A skąd taka nagła zmiana? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! To prawda. Powiem ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. I am the boss now. Jeśli nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać i zaszlachtuję was jak świnie. Więc jak będzie? Dowiem się, czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić. Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To dalej nie jest odpowiedź. To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Nic z tego. Zostawcie go. Nie wierzę. No nie wierzę, czyś ty się z chujem na łby pozamieniał. Zabieraj tę swoją wiedźmińską żyć i wynoś się stąd! Bo co? Czy bo ja cię zabiję! Wyciągnąć mieczyk? Spróbuj. Hola, co tu się wyprawia? Geralt, postanowiłeś zabawić się w obrońcę uciśnionych? Raczej w patroszenie skurwysynów. Póki tu jestem, nikogo nie wypatroszysz. Tak? To wyzwanie? Jesteś tego pewien? Czemu nie? Z wiedźminem jeszcze nie walczyłem. Jeśli mnie pokonasz, puszczę go wolno. Odstąpcie! Jak to mówi klasyk, zapraszam do tańca. Może waść chcesz zaczekać, aż siąpić przestanie. Mnie wszystko jedno. I dobrze. Stawaj! Dobra, coś mi się wydaje, że to będzie dobra bitka. No chodź, chodź.
walczy. Nie, najlepiej... Ej, mapa mi się odpala. Najlepiej jak mu się odpali ten miecz na czerwono. Dawaj, chodź, chodź, chodź. Ja nic nie gadam, bo się skupiam na walce. Że cię dojadę, miłości panie. Machasz tą szablą.
Trzeba by na pewno. Ej, łapa. Co? Przeszła ci ochota? Aha, czas. Pełen fokus. Nisa nie jest Olgier. Chodź, chodź, chodź. No jeszcze troszkę. No i tadam, w ogóle wyczekany i pokonany. Coś dalej jesteś zapewny, mój drogi. Fatality. Halo? Coś ewidentnie... Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. A teraz może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Halo? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Proszę, proszę. Geralt, szlachetne serce. Tak mawiają. No, ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz, że łatwo nie tracę głowy. Puścić go! Upiekło ci się! Taka była umowa w sumie. Chłopie, bierz nogi za pas stąd najlepiej. Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię.
Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To zawsze ma swoje plusy i minusy. Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami, aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Zabiłem bestię z kanałów. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Ja trudna walka, coś kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić 3 twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w ropuchę? Nie wspomniałem? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Nie zamieniam się w słuch. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odim. Kto ma wypełnić moje 3 ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Ach, ten uśmieszek. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. A że nie bieg dokąd? Hola! Ja nigdzie nie jadę. To co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Pewnie to były flaczki. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło. Na co drążyć? Walnęło to walnęło. Po co drążyć? Tak jest. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanałów? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogę wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerny ofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chce, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak.
Poniekąd. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś. A ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Co za kogo ty nas masz? Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Jak przynieś mi dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Tego można było się spodziewać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. No. Przynieś mi dom. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom, zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. No w końcu się a na coś przydasz. Mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś dawno temu chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo pewnie nie żyje. Bo nie żyje. Od dobrych kilku lat. Pięknie. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Ruth von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Niewątpliwie. Już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć?
To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. Przyda nam się. Niesłychane życzenia, naprawdę. Dobrze, moi drodzy. Mamy niewątpliwie naprawdę fascynujące zadania przed nami do wykonania. Ale póki co też widać, że musimy się udać do kowala, naprawić miecz. Co prawda mamy narzędzia partnerskie, ale trzeba niewątpliwie też zupgrade'ować nasz rynsztunek, bo no, zaczyna być ciężko. No ale dobra, do brzegu. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podoba. Jak tak, to dajcie łapeczkę w górę, będę bardzo wdzięczny. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.